Witam, 14 czerwca 2011 jestem na posesji tutaj pana Rysia Fijałka w miejscowości Grabik. Pan Ryszard jest właścicielem i założycielem klubu Grabik 1999. Tak, zgadza się. I spotkaliśmy się tutaj w taki piękny czerwcowy dzień, żeby porozmawiać chwilę o gołębiach i osiągnięciach pana Rysia. Zanim jednak to nastąpi, ja przywiozłem tutaj ekstra prezent. Przywiozłem tutaj samiczkę szczepu dalekodystansowego, bo wiem, że pan Rysio jest specjalistą w lotach aż z Włoch między innymi. I tu samiczka z linii The Hawk, Telem, Joker, Corde, Heide. I chodzi głównie o linię Klamper Pietala Zeromsa. To jest dokumentacja poparta i samiczka dosyć urokliwa. Bardzo się cieszę, ślicznie dziękuję. Oby ta samiczka zdawała egzamin. No ja głównie chciałem podziękować za fartuchy, których producentem jest pan Rysiu. Te fartuchy można obejrzeć na mojej stronce www.sunlove, podstrona fartuchy. Proszę. No w każdym bądź razie bardzo się cieszę i bardzo mi jest miło, że tu kolega przyjechał i zainteresował się naszym klubem i moją hodowlą wspólnie z hodowcami tutaj z Grabika, którzy i oprócz tego z Grabika są i z Żar, że razem współpracujemy i mamy takie osiągnięcia. W każdym bądź razie no uważam, że w klubie się dobrze dzieje i uważam to, że w klubie powinni być młodzi hodowcy, którzy chcą jeszcze się zajmować, bo to jest ciężki sport, trudny i kosztowny. No poza tym no, moje osiągnięcia tutaj, to w tym roku już przeleciały moje gołąbki 15 lotów najdalej, 2 razy do Hamburga z Rosji, z Kołobrzegu. Także w tym roku już zakończyłem loty, bo to już jest za dużo. Mam samiczkę roczną, która przeleciała około 5000 km w tym roku. Była 2 razy w Hamburgu, z Rosji przyleciała, bo dla kolegów podarowałem i wróciła do domu, była w Kołobrzegu, była na tym locie w Szczecinie, nad tym morzem. Też brałem udział. Na 10 gołębi jest 9, nie mam ładnej samiczki, która jest 10-letnia. No i zdarza się, może jeszcze do domu wróci. No poza tym, co mogę powiedzieć? No mogę powiedzieć, że no nie jest źle, aby tylko tak dalej było. Dużo gołąbków nie posiadam. Posiadam 50 gołąbków. Oddałem kolegom 10 gołąbków. Jednemu i drugiemu, żeby sobie też taki materiał, jak to mówią, mieli. Ten gołąbek, ta samiczka, którą dostałem, spróbuję skojarzyć z moim słynnym krasiakiem. Może dochowamy się wspólnie, bo trzeba będzie później podarować. A plany perspektywiczne na przyszły rok? Na przyszły rok współpraca dalej z przyjacielami jak to mówiąc, z dawnego Związku Radzieckiego, z hodowcami z Rosji. Mają przyjechać po materiał młody we wrześniu. A perspektywy utrzymać tą hodowlę w takiej samej ilości i z takimi osiągnięciami jak do tej pory. Bo ja latam gołębkami na przelot, na powrót gołębi do domu. Czy jakieś specjalne metody prowadzenia hodowli pan stosuje? Nie, specjalnych hodowli tego nie stosuję. Higiena. Dobre odżywianie, zero podnieceń, zero jakichś środków dopingujących, zero chemii, bo to nie idzie w parze z hodowlą. Czyli naturalna hodowla, zgodna z przyrodą. Tak, system gniazdowy, nie żadne tam inne metody. No poza tym, aby tylko tą hodowlę utrzymać. Czyli amatorstwo, ale takie no, wyczynowe. Tak, wyczynowe, mnie chodzi o przelot, jeszcze raz powtarzam, o powrót gołębi, o przelot do tego. Ja potrafię gołębie nawet o 20 gołąbki wypuścić na lot z nocowaniem, w nocy, dzień dobry, z nocowaniem, jak to mówiąc, w domu. Czyli ekstremalne loty. Bardzo ciężkie u mnie są warunki, ja nie wybieram lotów czy deszpada czy coś, to nie szalony takie loty, ale u mnie nie ma, u mnie nocne. Dziękuję. Loty są i proszę bardzo. Ryszard Osnowiec, Grabik.